Cześć, dzisiaj nietypowo postanowiłem Wam nagrać filmik z szybkiej diagnozy, jak i schematu postępowania przy pewnym uszkodzeniu komputera, który pozwoli Wam trochę zaoszczędzić, tak? Jeżeli będziecie to wykonywali sami, bądź po prostu macie jakiegoś znajomego, bo serwis, który nie jest dla Was zaprzyjaźniony, raczej Wam tego nie zaproponuje. Chyba że sami właśnie wyjdziecie z taką inicjatywą. Mianowicie, mamy komputer stacjonarny, który się nie włącza. Nie daje w ogóle reakcji na prąd. Wszystko jest popodłączane. Znaczy podłączone jest to, co powinno być. Tylko tak, power, reset w sumie nie powinien do jakiegoś tam podstawowego sprawdzenia. Nie podłączyłem nawet zasilania do karty graficznej. Po prostu chcę sprawdzić, czy komputer wystartuje. Prąd jest. Jak widać, zero reakcji. Jeszcze sprawdzę. Włącznik na zasilaczu jest w odpowiedniej pozycji. I teraz tak. Sondy od... miernika nie włączyłem, no ale okej. Sondy od miernika zostawię. Uruchomię zasilacz na zworkę, że tak powiem, żeby sprawdzić, czy napięcie, które w nim panuje, znaczy czy w ogóle zasilacz jest sprawny. O tak, tak, czyli tak, ja nie będę Wam mówił, jak to zrobić, i takie informacje możecie znaleźć w internecie, więc tego proszę nie traktować jako jakiś samouczek, tak? Jak odpalić zasilacz bez podłączenia, znaczy bez sprawnej płyty i tak dalej, i tak dalej. Tego typu filmików i manuali jest dużo. Ja to robię tylko na potrzeby tego, aby Wam pokazać, że zasilacz jest sprawny. Widzicie wskazania. A propos, wymieniłem baterię w mierniku, który ostatnio mi pokazywał naprawdę dziwne rzeczy. I okej, kiedy już wiem, że zasilacz jest sprawny, oczywiście to sobie poodłączam, bo nie dysponuję dzisiaj dużą ilością miejsca ani czasu. W tym momencie ja Wam powiem, że sprawdziłem już to wcześniej, tak? No, tylko że gdzieś tam zobaczyłem jakiś fajny komentarz, ktoś był zadowolony z kanału, popłynęło tam trochę miłych słów i poprosił o więcej filmików. Tak więc postaram się wrzucać nawet filmiki nie dotyczące laptopów, a po prostu właśnie chociażby takie poradniki, jak trochę zaoszczędzić, tak? Z tego względu, że wiem, jak serwisy traktują ludzi, i to nie tylko serwisy komputerowe, tak? Tak więc, słuchajcie, z doświadczenia wiem, że procesor pada rzadko, zdecydowanie częściej pada płyta główna. Dlatego zamówiłem już taką samą płytę, jaka jest tutaj. Co nam to da? Wymiana płyty na taki sam model pozwoli nam z tego serwisowego, że tak powiem, procesu wykluczyć reinstalację systemu operacyjnego. Po montażu takiej samej płyty system powinien normalnie wystartować. Chyba gdzieś tam przerwałem swoją myśl i nie pamiętam, o czym już mówiłem, tak więc jej nie dokończę. Ok, słuchajcie, przerywam nagrywanie, wymienię szybciutko płytę, bo zdycha mi bateria. I wtedy sobie odpalimy. Tak, wtedy sobie odpalimy komputer. Siema. Udało się. Sorry, że dopiero teraz, ale miałem, kurde, jeden klient, drugi klient i zapomniałem. Karta żyje. Najpierw myślałem, że karta jest uszkodzona, ale jak się okazało, miałem drobny nieład z kablami. I teraz największy fail tego filmiku. Fail, nie wiem, nie jestem jakimś tam, że tak powiem, biegłym człowiekiem, jeżeli chodzi o język angielski. Pamiętacie? Mieliśmy zaoszczędzić na systemie operacyjnym, na instalacji, a tu takie klocki.
system rozwalony. Nie mogę się dodzwonić do klienta, żeby zapytać, czy system działał, czy nie działał. Ja sobie jeszcze spróbuję z trybu awaryjnego coś tam podziałać. Być może uda się go reanimować. No i cóż, no i tyle było z tego filmiku, tak? Ale pamiętajcie, zazwyczaj wymiana płyty na ten sam model, tą samą wersję nie powinna, znaczy no nie ma takiej opcji, żeby trzeba było reinstalować system. No, więc to by się wiązało wtedy z jakąś tam oszczędnością waszych pieniędzy, aczkolwiek no w tym wypadku coś poszło nie tak. Druga sprawa, to będę musiał powiedzieć dla klienta, no niestety zasilacz jest jakiś taki nie za mocny, szczerze mówiąc. A przyjrzałem się, tutaj siedzi GTX chyba 960 czy 970 i piątka i chyba 4 giga pamięci RAM. Zainwestowałbym w lepszy zasilacz, ale to tylko tyle co ode mnie. Dobra, dzięki za poświęcony czas, jeżeli się podobało, łapka do góry, tylko nie psioczcie w komentarzach, bo nie chce mi się tego czytać, nie chce mi się was blokować. O, bateria pada, to było na tyle, nara.